Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie i zgodnie z obietnicą odpowiem dzisiaj na kilka Waszych pytań. Niestety nie ogarnęłam, że na Instagramie jest coś takiego, że jeżeli upłynie odpowiednio długi czas od czasu zadania pytania, to znika to z tego Instagram, powiadomienia z Instagrama, w związku z czym niestety tamte pytania przepadły, ale mam nadzieję, że zachęci Was do zadania ich ponownie w opisie filmiku, a mnie jednocześnie do nagrania ponownie Q&A. Dlatego, że to jest łatwy i prosty sposób na filmik, także zaczynamy. Pierwsze pytanie od Blazejzu. O, mogę w poniedziałek nie iść na odprawę. Żyję z dziwnym przekonaniem, że znam tego Błażeja. I że to może być tak, znana mi osoba. Czy mogę o niej śmiać jak na odprawę, zakładając czysto hipotetycznie, że jest to osoba na szóstym roku, a odprawa na zajęciach chirurgii rozpoczynająca się o godzinie 7:45 jest obowiązkowa. To wydaje mi się, że tak. Powinno się iść na tę odprawę, odpowiadając odwrotnie na pytanie. Czy możesz nie iść na odprawę? Tak, możesz nie iść na odprawę. Jak to mawiał mój tatuś, nie mój cyrk, nie moje mapy. Więc parafrazując, nie moje życie, nie mój problem. Ale może wy pomożecie Błażejowi. Napiszcie, co uważacie, czy powinno się chodzić na obowiązkowe zajęcia na studiach, czy nie? Czy może w ogóle można zrezygnować ze studiów, bo w sumie to czemu nie? Pytanie drugie od Wiktoria Najda. Co uważasz o pielęgniarkach? Jak oceniasz ich pracę za roki? Ogólnie jakie masz zdanie na temat tego zawodu? Ogólnie rzecz biorąc uważam, że pielęgniarki są absolutnie cudowne i niezbędne w pracy. Szczególnie jeżeli doświadczy się tego na własnej skórze, spotykając taką pielęgniarkę czy pielęgniarza, który faktycznie jest mega pozytywnie nastawiony zarówno do pacjentów, jak i do pozostałych współpracowników. To taka osoba jest wspaniała. Z jednej strony może być ogromną pomocą dla młodych lekarzy, bo ma często większe doświadczenie w momencie, kiedy zaczynają pracę w takich miejscach jak izba przyjęć. Pielęgniarki naprawdę mogą nam uratować tyłek. Z drugiej strony mają często dużo większy kontakt z pacjentem niż lekarz i łatwiej im jest wyłapać różne zmiany u chorego. Ze względu na to, że i podają leki, i zmieniają kroplówki, i po prostu częściej go widzą. I dlatego uważam, że naprawdę warto jest ich słuchać. Jedyne, z czym mam straszny problem, to jest relacja na polu lekarz. Pielęgniarka, pielęgniarka, lekarz, pielęgniarki, studenci. Niestety wielokrotnie doświadczyłam traktowania mnie z buta przez starsze pielęgniarki czy pielęgniarki. Pielęgniarzy jest dużo mniej, dlatego pozwolę sobie już używać jednej formy żeńskiej. Co było dla mnie bardzo miłe, bo w sumie nadal z perspektywy czasu również nie uważam, żebym zrobiła coś strasznego. A na pewno to niestety taki negatywny stosunek, który potem przejawia się w pracy i bardzo negatywnie wpływa na opiekę nad chorymi. Dlatego umówmy się, że jakby jeżeli ktoś ma normalne podejście, to czy ktoś go lubi w pracy, czy nie, to około mu lata. Natomiast najważniejsze jednak w tym wszystkim jest po prostu to, jak chory będzie leczony. W związku z czym to jest problem, który się cały czas przewija w mojej praktyce jako studenta, to są właśnie te takie negatywne relacje między różnymi pracownikami ochrony zdrowia, nad którymi warto po prostu pracować. Jeżeli chodzi o pracę, to jest to ciężka praca i zdecydowanie zarobki są nieporównywalne w stosunku do tego, jaka jest odpowiedzialność i jaki zasób mają pielęgniarki na oddziałach. Szczególnie w szpitalach klinicznych, gdzie tych pacjentów jest dużo i są to pacjenci naprawdę wymagający dużej uwagi. W związku z czym, tak jak w przypadku lekarzy, jak w przypadku ratowników i każdej innej osoby pracującej w ochronie zdrowia, zarobki są po prostu nieadekwatne do wykonywanej pracy i tak jak w innych zawodach często po prostu szuka się zatrudnienia w miejscach poza
publiczną służbą czy publiczną ochroną zdrowia. Moniku A95. Co sądzisz o sytuacji lekarzy w Polsce? Czy można coś z tym zrobić? Uważam, że sytuacja lekarzy w Polsce jest adekwatna do sytuacji ochrony zdrowia w Polsce. I moim zdaniem ten cały system rypnie się w ciągu najbliższych lat, dlatego że tego nie da się utrzymać w takim stanie, jak jest obecnie. Ja mam zajęcia w dużym stopniu w szpitalu na Wanach, a zresztą jestem związana tam z kliniką chirurgii, której jeden odcinek się, czy tam powiedzmy, nie wiem, to jest mniej więcej 1/4 oddziału, została zamknięta jako część chirurgiczna, dlatego że nie ma komu pracować i przede wszystkim nie ma gdzie robić operacji. W związku z czym tam będzie otwarty teraz taki oddział leczenia żywieniowego. Natomiast obraz tego, co się dzieje w szpitalu klinicznym, który powinien być tej najwyższej, najważniejszy tak naprawdę dla naszego rządu i z punktu widzenia finansowania powinien być tą taką perełką, która zawsze ma pieniądze na to, żeby leczyć, to jeżeli jest w szpitalu tego typu tak źle, to boję się nawet myśleć, jak się dzieje w szpitalach powiatowych, które no nie mają tych dodatkowych środków związanych z stopniem referencyjności. Dramat. I czy można coś z tym zmienić? Myślę, że coś się zmieni dopiero w sytuacji, kiedy odpowiednio duża liczba osób niezwiązanych z medycyną zorientuje się, że to nie jest wina lekarzy, że to nie jest wina pielęgniarek, ratowników, techników itd., tylko to jest wina po prostu braku dofinansowania i tu nie chodzi tylko i wyłącznie o zarobki lekarzy, czy liczbę lekarzy i pielęgniarek i całej reszty, tylko o fakt, że jeżeli powiedzmy szpital na Wanacha przestaje być rentowny, przestaje zarabiać na siebie, w takiej sytuacji może być prywatna firma podpisująca umowę z takim szpitalem, która zajmuje się na przykład serwisowaniem sprzętu, nie będzie chciała tej umowy przedłużać, dlatego że nie ma pewności, że szpital będzie w stanie się wypłacić i po prostu zapłacić za daną usługę, w związku z czym sprzęt jest nieserwisowany i sprzętu nie ma. I to są tego typu kolejne problemy, które się na siebie nakładają i które prowadzą do tego, że szpital podupada i widać to po prostu na przestrzeni lat. I nawet jak rozmawiam z starszymi lekarzami czy starszymi pielęgniarkami, którzy pamiętają i okres komuny i te lata po upadku komuny, mówią, że nie pamiętają, kiedy było tak źle. Także myślę, że to o czymś świadczy i tak jak mówię, osoby pracujące w ochronie zdrowia są zbyt małą grupą, żeby mogły w jakikolwiek sposób wpłynąć na decyzję rządu dotyczącą tego, jak służba zdrowia czy ochrona zdrowia, przepraszam, jest finansowana, w związku z czym rządzący nie martwią się tym, że my jesteśmy niezadowoleni, więc przestaniemy na nich głosować, bo to nie ma znaczenia. I tak większość osób pracujących w ochronie zdrowia głosuje na partię inną niż aktualnie rządząca. Natomiast problem ten dotyczy każdej innej partii, bo bez względu na to, czy u władzy była prawica, lewica, to w ochronie zdrowia nic się nie działo i nikt nie myślał o tym, jak należy po prostu poprawić aktualną sytuację. Dopiero w momencie, kiedy rząd będzie się czuł zagrożony przez to, że odpowiednio duża liczba osób wie, że to jest ich wina, jak to w tym momencie wygląda, i będzie się bał, że nie wygra następnych wyborów, dopiero wtedy coś się zmieni. Takie jest moje zdanie. Jak nie zwariować z nauką biologii? Pytałam Lukis, może macie jakieś rady, bo ja szczerze mówiąc nie miałam takiego problemu, ale ucząc się chemii i biochemii potem na studiach, nie, biochemii lubiłam, farmakologii na studiach, starałam się sobie mówić, że to już zaraz się skończy i potem już będzie spoko. Jak wygląda koniec studiów w sensie egzamin i rezydentura? W momencie, kiedy kończymy studia na kierunku lekarskim, studia trwają 6 lat. Na podstawie wyników egzaminów, wszystkich obecnie, z całych studiów oraz dodatkowo punktów, to jest chyba teraz 0,2 oceny dodatkowo, albo 0,25, coś takiego, oceny, dostajemy się, tam liczy się z tego wszystkiego średnią, dostajemy się na staż. W zależności od tego, jaką mamy średnią, to w takim miejscu możemy się dostać na staż. Oczywiście wybieramy sobie ośrodki preferencyjne, ale to różnie z tym bywa. Następnie w trakcie stażu, który trwa 10 chyba miesięcy, 9 albo 10 miesięcy trwa staż, piszemy egzamin końcowy, lekarski egzamin końcowy. Egzamin odbywa się na początku września i jakoś na przełomie lutego i marca, jeżeli się nie mylę. I w zależności od uzyskanej liczby punktów oraz od przyszłego roku
również do tego, do tej puli punktów uzyskanych będzie się liczyło to, czy mamy jakąś publikację oraz czy mamy z oddziału, na który, konkretnie z tego działu, na który się chcemy dostać, jakiś taki polecający coś w te klimaty. Na podstawie tego, jaki mamy wynik, możemy się dostać na specjalizację. I teraz tak, jeżeli chodzi o specjalizację, to podczas rekrutacji, która odbywa się po zdanym egzaminie, znaczy po sesji egzaminacyjnej, jesiennej oraz wiosennej, wybieramy jedną specjalizację i wybieramy ośrodki, w których chcemy przede wszystkim robić specjalizację i na podstawie tego, jaki mam wynik, po prostu dostajemy się w konkretne miejsce. Po zakończeniu stażu rozpoczynamy specjalizację w wybranych ośrodkach. Obecnie mamy taką sytuację, że specjalizację możemy robić w różnych trybach. Przykładowo, powiedzmy, nie wiem, torakochirurgię możemy robić albo w trybie 5-letnim i wtedy mamy specjalizację tylko z torakochirurgii, albo możemy najpierw zrobić chirurgię ogólną, a później taki 3-letnią drugą specjalizację, kiedy to uzyskamy tytuł lekarza specjalisty chirurgii oraz torakochirurgii. W różnych specjalizacjach te tryby umożliwiające nam uzyskanie danego tytułu są różne, ale do tego dostęp można bez problemu dostać przez strony okręgowych izb lekarskich, jeżeli się nie mylę. Także tam można to zobaczyć. No i co? No i to chyba tyle. To było ostatnie pytanie, jakie mam na telefonie, bo dopiero dzisiaj wyglądam na to, że można by tego screeny zrobić, wtedy mi to nigdzie nie ucieknie. Bardzo Wam serdecznie dziękuję za podesłane pytania. Piszcie w komentarzach, jeżeli chcielibyście się czegoś więcej dowiedzieć. Może dajcie swoje własne odpowiedzi na pytania, które pojawiły się w dniu dzisiejszym. Ja Wam bardzo serdecznie dziękuję i zachęcam do zajrzenia do opisu filmiku, gdzie znajdziecie link do Facebooka, mojego Instagramu, Discorda, mail do mnie oraz Patronite. Mój własny, osobisty, na którym zbieram finanse na rozwój tego kanału, obecnie na nowy sprzęt do nagrywania, dlatego że o ile ten aparat jest świetny do robienia zdjęć, to niestety dzisiaj oba filmiki nagrywałam z dwoma podejściami, dlatego że coś się schrzaniło i musiałam jeszcze raz nagrywać, a to jest dosyć irytujące. W związku z czym będzie mi bardzo miło, jeżeli chcielibyście wesprzeć mnie nawet niewielką kwotą 4 zł miesięcznie. To jest malutko, naprawdę malutko, będzie bardzo, bardzo miło, a to ma ogromny wpływ na moje dalsze postanowienia związane z tym kanałem i świadomość tego, jak mogę się dalej rozwijać. A w zamian ode mnie dostrzymacie różne dodatkowe źródła wiedzy medycznej, mapy myśli, notatki oraz cotygodniowe filmiki. Bardzo Wam serdecznie dziękuję, życzę Wam miłego popołudnia niedzielnego oraz super tygodnia. Do zobaczenia i widzimy się w przyszłym tygodniu. Pa, pa!